polskie. Małopolski TV, Małgorzata Karańska. Rozmawiam z Ryszardem Kaliszem. Dom Wszystkich Polska. Dzień dobry. Panie pośle, jak pan ocenia te 25 lat wolności? Dobrze, bardzo dobrze. Wystarczy spojrzeć się chociażby po Małopolsce. Pojechać do Nowego Sącza, Krynicy, no w samym Krakowie, w innych miastach, w Wadowicach. Jak zmieniły się główne ulice, jak wypiękniały domy, jak ludzie dużo bardziej sami zaczęli dbać, no widać, że to dla Polski było dobrze. Wolność jest, natomiast oczywiście nie udało się wiele spraw. Nie udał się system partyjny, bo mamy wodzowskie partie aparatowe stworzone, tworzące nomenklaturę. Jak Państwo wiecie, jak to jest, że dzisiaj do urzędów państwowych nikt poza PSL-em i Platformą, nikt poza tymi z PSL-u i z Platformy się nie dostanie. Nie udało nam się wymiar sprawiedliwości, mimo że napisałem już bardzo pogłębiony system poprawy wymiaru sprawiedliwości. Również dużo jest biedy. Także mamy sukces, mamy wolność. Niestety czasami brakuje nam poszanowania godności. Pamięta pan ten pierwszy Sejm? No ja nie byłem członkiem wtedy pierwszego Sejmu. Ja wtedy wykonywałem zawód adwokata, wróciłem ze Szwajcarii, gdzie spędziłem pewien czas i obserwowałem go z boku, a już wtedy byłem w politykę wciągnięty i wydaje mi się, że ten pierwszy Sejm kontraktowy był najbardziej merytoryczny. Już taki Sejm się nie powtórzył. Czego by pan chciał dla młodego pokolenia? Czego by pan sobie życzył dla swojego syna, który w sumie dzisiaj kończy życie dorosłe za jakieś 18 lat, tak? Tak, dzisiaj kończy 8 miesięcy. 8 miesięcy, tak. Właśnie dzisiaj, 4 czerwca, no po pierwsze poczucia satysfakcji zarówno z wolności, jak i z realizacji swoich praw przez państwo, między innymi prawa do pracy, jak i z prawa do ochrony zdrowia, prawa do dobrej administracji, żeby państwo było przyjazne, a nie opresyjne. No i żeby jednak swoje miejsce tutaj budowali w Polsce w takiej innowacyjnej gospodarce. Czyli marzymy o tym, żeby Polska jeszcze się nadal zmieniała, tak? No jasne. Ten, kto stoi w miejscu, ten się cofa. W warunkach dzisiejszego świata ten, który się rozwija, ale niezbyt szybko, też się cofa. To jest ten tak zwany ten syndrom średniego rozwoju. Także musimy jeszcze w tej chwili bardzo, ale to bardzo przyspieszyć nasz rozwój, innowacyjność, funkcjonowanie, polepszenie funkcjonowania instytucji państwowych. Można powiedzieć, że spełniły się pana marzenia w ciągu tych 25 lat? Tak, tak. Ja zawsze marzyłem o wolnej Polsce, ale mówię jeszcze raz, w Polsce potrzeba poszanowania, więcej poszanowania godności, więcej innowacyjności i więcej rozumienia felicytologii, żeby Polacy się byli szczęśliwi z życia w swoim kraju. A czego by pan sobie życzył dla siebie na następne 25 lat? Ja będę szczęśliwy, jak państwo, którzy nas teraz słuchają i inni wszyscy obywatele Rzeczypospolitej będą szczęśliwi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w Krynicy, tak? Dziękuję, tak. Będę w tym roku również na forum ekonomicznym w Krynicy, tak jak już od wielu, wielu lat.